Państwa bardzo serdecznie. Każda komórka naszego organizmu do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej ilości wody, minerałów, witamin, białek, tłuszczów nasyconych i nienasyconych, węglowodanów złożonych, a także bakterii probiotycznych. To od prawidłowej ilości tych składników odżywczych zależy nie tylko działanie komórek układu immunologicznego, ale także takich barier immunologicznych jak skóra, błony śluzowe czy wydzieliny. Niedobór chociażby jednego z tych składników zawsze przekłada się na gorsze działanie układu odpornościowego i słabszą ochronę przed nowotworami, bakteriami, wirusami czy grzybami. Dlatego, proszę Państwa, tak ważna jest dobrze zbilansowana dieta. Z jednej strony pokarm buduje siłę układu immunologicznego, z drugiej może ją osłabiać. Zarówno niedobory odżywcze, jak i nadmiary kaloryczne działają niekorzystnie na układ immunologiczny. Osoba niedożywiona może być zarówno szczupła, jak i otyła. Niedożywieniu zazwyczaj towarzyszy utrata masy ciała, chociaż nie zawsze, jak wspomniałem, i obniżenie protein w organizmie, zaburzenia odporności wrodzonej, nabytej, komórkowej oraz zaburzenia wodno-elektrolitowe. Wśród przyczyn niedożywienia można wyróżnić takie jak dostarczanie zbyt słabej jakości pokarmów, zaburzenia wchłaniania, ewentualnie jakieś restrykcyjne diety. Zaburzenia wchłaniania zazwyczaj są we wszystkich zapalnych chorobach jelit, ale też może być nadmierne zapotrzebowanie na składniki odżywcze, np. u osób, które uprawiają czynnie sport, czy choroby endokrynologiczne, takie jak choroby tarczycy, czy choroby nadnerczy, wszelkie choroby przebiegające z gorączką. Gorączka zawsze powoduje zmniejszenie ilości białka, czy nowotwory. Niedożywienie prowadzi do częstych zakażeń i trudności w ich skutecznym leczeniu. Dochodzi zazwyczaj w niedożywieniu do zaburzeń w zwalczaniu wolnych rodników z powodu braku antyoksydantów. Niedożywienie z jednej strony działa immunosupresyjnie, a z drugiej powoduje większą podatność na choroby zakaźne i nowotwory, czyli osoby z chorobami autoimmunologicznymi mogą poczuć poprawę, ale mogą łatwiej zapadać właśnie na jakieś choroby wirusowe, ewentualnie nowotwory. Więc gdybym miał to zreasumować, to zdrowe odżywianie jest niezbędne do funkcjonowania układu immunologicznego, prawidłowego funkcjonowania. Każdy z nas oczywiście może poprawić odporność, stosując kilka podstawowych zasad. Należy codziennie wypijać minimum 2-3 litry wody, to jest około 30 ml na kilogram masy ciała. Posiłki powinny być ułożone tak, żeby zabezpieczały nie tylko podaż odżywczą, ale i kaloryczną. Z tym, że pamiętajmy, że ta odżywcza jest ważniejsza, kaloryczna, w zależności od tego, ile mamy wagi, płci, jaką płeć i czy uprawiamy sport. Należy wyeliminować wszelkie nałogi, takie jak nikotyna, narkotyki, jak i substancje toksyczne. Powinniśmy spożywać jedynie pokarmy dobrej jakości, pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Warzywa i kieszonki powinny być stałym elementem naszego menu. W tym nie ma ograniczeń, oczywiście, jeżeli są dobrze tolerowane. Osoby, które nie tolerują kiszonek, mogą zastąpić je naturalnymi jogurtami, ewentualnie zakwasami. U osób, które występują biegunki, zaparcia czy wzdęcia, bo najczęściej są to biegunki i wzdęcia po kiszonkach, może to wynikać albo z nadmiernego spożycia produktów fermentowanych, albo z nieprawidłowej flory bakteryjnej i jeżeli tą florę jelitową poprawimy, wtedy będziemy bardziej tolerować kiszonki. Starajmy się dodawać oleje roślinne do wielu potraw. Preferowane są takie oleje jak olej rzepakowy, oliwa z oliwek czy olej z wisiołka. One dają nam niezbędne kwasy tłuszczowe, które budują nasze komórki. Im bardziej różnorodnie, tym lepiej. Dieta powinna zawierać odpowiednie ilości białka i tłuszczów, które są zawarte w dobrej jakości warzywach, w mięsie, w rybach z mórz zimnych. To one mają dużo tych kwasów omega-3 i oczywiście to oleje roślinne. Wszelkie niedobory, których nie jesteśmy w stanie wyrównać posiłkami, powinniśmy uzupełniać suplementami i ewentualnie lekami, ale zawsze po konsultacji z lekarzem, który ma wiedzę z zakresu mikroodżywiania. W przypadku dysbiozy koniecznie powinniśmy przyjmować probiotyki i prebiotyki, ale one powinny być podawane pacjentowi na podstawie badania mikrobioty. Szanowni Państwo, każde działanie takie odżywcze, które wykonujemy, które stosujemy, powinno jednak opierać się na kresowych badaniach laboratoryjnych krwi, moczu i kału. Wtedy wiemy, czy to, co robimy, robimy dobrze, czy też powinniśmy coś zmodyfikować.
Tak rzadko pamiętamy o tym, że to, co spożywamy, ma nie tylko dawać przyjemne doznania smakowe, ale również powinno odżywiać. Oczywiście możemy osiągnąć to i to, jeżeli poświęcimy trochę czasu na odpowiednie dobranie potraw. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na kolejny odcinek.